FTV, a gramy sobie w Supermarket Simulator. Założyłem własny sklep. Założyłem własny sklep. Napiszcie mi w komentarzu, jak on się będzie nazywał. Nazwiemy go wspólnie, widzowie. I mamy tutaj, widzę, $50. I co tutaj jest? Jakiś komputer, jakiś rower. Co to jest? Patrzcie, tu się coś wyświetla. Order. Aha, musimy iść do komputera. Dobra. I co my tutaj mamy? Musimy zamówić coś. O, dobra. To co my tutaj możemy zrobić? Jakiś chrupki, czokapik. Ja proponuję zamówić te chrupki. Tylko ile my tego chcemy? O kurczę, to jest drogie! O nie, to może coś tańszego, wiecie. Ale dobra, na jedną tam porcję nam starczy. No to coś taniego, wiecie? Co tu jest najtańsze? Pokażcie mi. Najtańsza jest pasta. Dobra. O nie, 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 to już się... To nie. Zamówimy tą pastę. Te czokapiki. I jeszcze to. Kurczę, kasy nie mam. Nie, dobra. Widzicie, musimy z czegoś zrezygnować. Zamówię może te... Zaczekajcie. Nieciekawie. To może zamówimy. No może tutaj... Nie. To i to. Dobra. I to. Nie, bez tych czokapików. Dobra. To i jeszcze coś tutaj możemy sobie zamówić. To. A to? Nie. Tego nie. To ja to wykreślam. I płacimy. Dobra. Zrobione. Dobra. Czekajcie. To jest pierwszy odcinek, więc wiecie, muszę się tutaj wszystkiego nauczyć, sterowania. I piszcie mi jakieś porady. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii. Co tutaj mamy? Aha, musimy to wszystko poustawiać. Dobra. Czekajcie. Czekajcie, jak tutaj... O, dobra. Ale nie, dobra, wywalę to tutaj do... Wyrzucę to do kosza. Przyszły tutaj nasze zamówienia. Fajnie, widzowie. Dobra. No, o, do kosza. No, nawet... Ta gra w ostatnim czasie się stała bardzo popularna. No może nie jakoś bardzo, ale popularna. Więc dajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że ta seria się fajnie się przyjmie. Bo byłoby... Ajajaj. Byłoby naprawdę ekstra. Jakbyś dał łapkę w górę. Poczekajcie, dobra. Dobra, to mamy wszystko, tak? Nie, jeszcze ceny trzeba ustalić. No to czekajcie. Nie! Nie. No. Co to było? Cenę. Co to jest market price? To jest chyba taka średnia cena. Albo jakaś z jakiegoś innego sklepu. To jest chyba jakaś taka średnia cena. W wszystkich innych sklepach. My to kupiliśmy za 1 dolar i 15 centów. Nie! Ale byśmy stracili. Więc dam na to za 5. O, dobra. Patrzcie, profit, czyli zysk. 3 dolary i 85 centów.
No fajnie, zarobię sobie na moich klientach, ha, ha, ha. Tutaj, o, to na pewno nie taka mała cena. Tutaj dajemy 4, nie, 40, nie. Ciekawe jestem, jakbym wyświetlał 50 albo 40, żeby ktoś kupił, ale wątpię. Oni będą więcej kupować i mniej, mniejsza będzie cena, więc może. Teraz może dajmy tutaj coś, o, 3, tak żeby było, wiecie, mniej. O, i tak zarobię sobie. I tak sobie zarobię. Tutaj damy może. Czekajcie, 3. Dobra, jest. Tyle. Czy wszystkie ceny są ustalone? Pokażcie. Tak. Tak, widzowie. Teraz wystarczy tutaj otworzyć sklep. I czekam, aż przyjdą jacyś ludzie. O, już ktoś pierwszy klient wszedł. Proszę kupować wszystko, co bierze. No dobra, co? O! I co ja tutaj muszę zrobić? Tutaj jest co? Dobra. Co tutaj jest? Co ja muszę zrobić? O, dobra. Okej, proszę pana. Proszę zapalić. I co ja teraz? A, ja mu muszę resztę wydać. Dolara i 50 centów. No. No to chyba już zrobione. Nie? Thank you. Aha, no dobra, no to mamy. Tak? O, tak. O, dobrze. A ile ja tu muszę wpisać? A, 8 dolarów i 50 centów. Ciekawe, co by było, jakbym się wpisał więcej. Dobra, a tutaj temu zabieramy kartę. I 4 dolary. Ten chce. Ile? 9 dolarów płaci. Bardzo dobrze. Patrzcie, ile ich jest, tych klientów. Dobra. Musimy wydać dolara i 50 centów. Dobrze. A tutaj to, o, kartą. 8 dolarów. A ten, o, dobra. I znowu. Dobra, i zobaczymy to. Ile zarobiliśmy? Mamy 50 dolarów. Będziemy mogli sobie coś zamówić. Czekajcie, jak chcą wyjść. Dobra. Dobra, dobra. Będziemy mogli coś zamówić albo podnieść ceny. A co tutaj jest? Loket zablokowany. Nie wiem. O, ktoś idzie. Kolejny. Kolejny klient. Dobra, to ja tutaj i 3. Dobra, wiecie co? Czekajcie. Ja na chwilkę może zamknę sklep, wiecie? Proszę. Proszę wyjść. Proszę wyjść, powiedziałem. A, dobra, nie wyjdzie, no. Dobra, to jeszcze tutaj. O, tyk. O, tutaj. Aha, i znowu musimy wydać. O, ile kasy. A spróbujmy wydać mniej. Nie da się. To czekajcie, to ja to zabieram tego dolara. Dobra, nieważne, w sumie nie muszę. Tyle, tyle i tyle. No i 50 centów i to wystarczy. Dobra. I zobaczymy sobie na komputerze taką rzecz. Co my tutaj możemy zrobić? Licencję możemy sobie kupić.
No, ale dobra, to na razie może nie. Są różne licencje, ja widzę. Tutaj. Okej, tu jest. Dobra. Gro. Co to jest? Dobra, nieważne, nie mam tu kasy. Wrócę. Zamykam. I bank! Patrzcie, ja tu mogę pożyczkę wziąć. Największa pożyczka. Patrzcie, to jest małe oprocentowanie. Nie? To jest prawie. Co to jest? Zero? Takich w bankach nie dają. Co? Ja to mogę wziąć maksymalnie 937, ale dobra, nie, bo się zapożyczę i będę wszystko musiał potem pospłacać i mnie banki dojadą. Ale potem to zrobimy. Dobra, jest godzina trzecia. Nie wiem, do której nasz sklep będzie czynny, ale możemy sobie jeszcze tutaj pozwiedzać. Tutaj jest jakiś samochód. O, tutaj o co tu jest? Jakiś ślepy zaułek. Patrzcie, tu jest jakiś inny sklep. Ej, nie wolno tak. Tylko mój tu może być. Nie zniszczę go. Dobra, będziemy się przysiąść na pierwszej po drodze. Tutaj wszystko jakieś takie pomazane. Patrzcie. No, tutaj jakaś pani idzie. Dobra. Dobra, widzowie. Mamy tutaj już. Idziemy do sklepu. Dlaczego? A ten rower, to ja na niego mogę wsiąść? Nie mogę. Widzowie. Patrzcie, otworzę. Ale może by się przydało jeszcze zamówić coś, wiecie? Może te, bo mamy kasę, nie? $60. O, weźmiemy na przykład te czekopiki. Co my tutaj? O, jeszcze ten olej na przykład by się przydał. Go nie mieliśmy wcześniej. Dobra, wracamy. Nikt nie przyszedł. Tu jest ktoś. Dobra, ale ja jeszcze tutaj to wszystko muszę na półki wystawić. Dobra, i jeszcze tutaj. A pan, niech sobie czeka. Dobra. Nie. Tutaj, o, olej. Patrzcie, ciemno już się robi. Nie wiem, że tutaj są takie efekty. O, tutaj jest jakiś włącznik, coś nie możemy. Potem się można podładować telefon. A ciekawe jestem, co tu jest bardzo. Dobra, tutaj musimy skasować. I tutaj $7 i 50 centów. Moglibyśmy ceny zwiększyć, żeby więcej zarobić, ja tak widzę. Bo w sumie nasze nie są takie wysokie, wiecie. $1 i patrzcie, on płaci tylko dolara, nie? I mi się $1,5. Ta pani ile zapłaci? Patrzcie, wszyscy kartą, ale to dobrze, mamy łatwiej. Ta pani $6. No, to nie jest jakaś ogromna, wiecie, to nie są ogromne kwoty. Już nie chcę aż tak dużo pracować, wiecie. Żeby się nie zamęczyć. Tak od rana do nocy. No, ktoś przejdzie? Nie. A, jeszcze ktoś idzie. O której się jest 9? Dobra, tutaj mamy ile klientów musi być? O, pani. I tutaj ile musimy wydać? Dolara i 50. A wydajmy 2 i ciekawe tym, co się stanie. Hej, zabrała. No nie ciekawie. Czyli straciliśmy pół dolara. Dobra, odkujemy się, tak? Dobrze, jest 9. Okej, $2. Pro. I to koniec? Okej. Widzowie, kończymy dzień.
Zobaczymy, ile zarobiłem. Patrzcie, 46 dolarów. Jestem na plusie. Dobra, rozpocznijmy sobie kolejny dzień, ale to już w następnym odcinku. Pa, pa!